Jeżeli masz luźne 120 polskich złotych, to nie ma lepszej inwestycji niż zapisanie się do cebularza. Lecimy z podsumowaniem maja. Będą informacje na temat zajęć grupowych na żywo i na temat turnieju szachowego na 1000 osób. Też po timestampach możesz sobie przeskakiwać do interesujących Cię tematów. Więc najpierw, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, tutaj dużo się nie działo. W maju nie robiliśmy żadnego turnieju, więc wpływy tylko turniej na 1000 osób, no i standardowe opłaty. Jeżeli chodzi o Grand Chess Tour, fajnie podziałałem sobie i też zgarnąłem parę rzeczy do siedziby cebularza, więc oczywiście szachy na najwyższym poziomie, no giga fajnie było być częścią tego wydarzenia. No i tak jak widzicie, sprzęt cebularzowy przydał się w praktyce. Tutaj Carlsen z zegarem cebularza też. Szachiści bardzo byli zainteresowani Wobble Chess, więc fajnie też można było sprzęt cebularza tam wykorzystać. I zgarnąłem dużo fajnych autografów. Więc tak jak widzicie tutaj od Kasparowa na przykład, ale też Carlsena i innych zawodników, i myślę, że te autografy powiesimy fajnie w ramce w siedzibie klubu. Chyba nie będę robił czegoś takiego, że cały rządek i wszystkie autografy wszystkich zawodników, ale bardziej zrobimy coś na zasadzie, że w jednym miejscu będzie wisiał autograf i będziemy na przykład go zmieniali co miesiąc albo coś takiego, jeszcze pokombinuję, ale na pewno będzie to fajny dodatek w siedzibie klubu. I tak nawiasem, remont siedziby trwa. Turniej na 1000 osób wreszcie wystartowaliśmy z zapisami. Długo to trwało, no, negocjacje głównie z Halą się dosyć dłużyły, różne zapisy mi nie pasowały i finalnie udało się dojść do porozumienia. Nie chciałem uruchamiać zapisów, dopóki temat hali nie był ogarnięty, więc 2 czerwca wystartowały zapisy. Na ten moment 70 osób się już zapisało, więc 10 osób dziennie zapisuje się na turniej. Tym tempem do turnieju wyrobimy się, myślę, żeby było 100 osób. I tutaj pewna innowacja, nie jest to coś nowego, ale wcześniej tego nie wprowadzałem, to widzowie i klubowicze mi zasugerowali, że po prostu im wcześniej się ktoś zapisuje na turniej, tym niższe ma wpisowe. I tutaj, tak jak widzicie, 80, 90, 100 zł, 80 jeżeli ktoś się zapisuje w czerwcu, dla członków klubu oczywiście odpowiednia zniżka standardowo, więc im wcześniej się zapiszesz, tym lepiej dla Ciebie. Przypominam, zawsze można zrezygnować. Ja wiem, że ciężko jest zaplanować, co będziesz robił za 3 miesiące, ale bardzo mi miło będzie, jeżeli jesteś zainteresowany turniejem, to od razu się zapisz. Najwyżej, jeżeli w sierpniu się okaże, że nie wiem, z powodów zdrowotnych albo nie wiem, żona Ci zabroni, nie będziesz mógł przyjechać, no to luz, po prostu napiszesz sędziemu, się wypiszesz i to wpisowe zostanie Ci zwrócone. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby chętni już teraz się zapisywali, no bo po prostu im więcej osób na liście startowej, tym łatwiej jest negocjować z potencjalnymi sponsorami. Tak jak widzicie, na liście już są utytułowani zawodnicy też i mamy też osobną grupę Turniej Gwiazd. Tam jest Bartek Xententacion, Olaczka oraz Tomek Jaskółka zapisani. Oni są już potwierdzeni. Planujemy też, żeby zgarnąć gwiazdy kalibru międzynarodowego. Jeżeli chodzi o sponsorów, no to tutaj negocjacje trwają. Jeżeli prowadzisz firmę, która jest zainteresowana, żeby się zareklamować wśród mężczyzn, przedział wiekowy 20-30 lat głównie, no to taki turniej będzie dla Ciebie po prostu ideałem, jeżeli chodzi o reklamę. Szczegóły oczywiście do dogadania, więc no, jeżeli ktoś chce turniej zasponsorować, to oczywiście proszę się odzywać na maila drogadomistrzostwa@gmail.com. Tutaj macie zapisane. Jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, tutaj
ten temat idzie do przodu, pomału, ale idzie. Więc tak, mamy wśród naszych trenerów Krzysztofa Iwańczuka, czoło mu uciąłem. Krzysztof będzie prowadził zajęcia w siedzibie cebularza w poniedziałki i będzie prowadził grupę dla młodzieży, dla początkujących oraz dla delikatnie już średnio zaawansowanych, więc dla bez kategorii i dla zawodników trzecia, druga kategoria. Ogółem to jest taka sugestia. Jeżeli masz czwartą kategorię, ale czujesz się na siłach, to jak najbardziej do tej grupy możesz się zapisać. Nie ma z tym żadnego problemu. To jest taka sugestia. Jeżeli chodzi o ranking na Chess.comie, ciężko mi tutaj stwierdzić, ale jeżeli jesteś w przedziale tak 1000 do około 1300 rankingów w szachach szybkich na Chess.comie, to myślę, że ta grupa będzie odpowiednia dla ciebie. Jeżeli masz powyżej 1300 rankingu na Chess.comie, tak do około 1700-1800 w szachach szybkich, to myślę, że ta grupa będzie dla ciebie, ale bardzo ciężko to ocenić, bo jednak granie przez internet jest bardzo, bardzo różne od grania na żywo. No i oczywiście dla członków cebularza zniżka klasycznie, więc to są poniedziałkowe zajęcia w siedzibie klubu, ulica Agatowa 5 w Lublinie. Oczywiście Łukasz Dymek będzie prowadził zajęcia w poniedziałki na Lubartowskiej 77, a we wtorki w siedzibie cebularza, ulica Agatowa 5. Łukasz specjalizuje się ogólnie w pracy z dziećmi. Wygrał mistrzostwa cebularza, tak nawiasem mówiąc, tutaj właśnie PlayStation zgarnął, jak widać. I Łukasz od wielu lat prowadzi zajęcia w szkołach, przedszkolach, w domach kultury w Lublinie. Będzie prowadził dwie grupy dla dzieci właśnie w poniedziałki i wtorki, więc na Lubartowskiej albo w siedzibie cebularza możecie się zapisać, albo na obie. Nie ma też żadnych przeciwwskazań, żeby na kilka grup naraz się zapisać, jeżeli ktoś chce ostrzej trenować. No i tutaj macie resztę grup rozpisaną, cennik tak samo widoczny, więc poniedziałki, wtorki. I teraz grupa rzeźników, ja to tak nazywam, specjalnie aż z Białegostoku sprowadzamy no, jednego z najlepszych trenerów w Polsce. Czesław Spisak jest nauczycielem, też od wielu, wielu lat prowadzi zajęcia dla zawodników, którzy chcą wbijać tytuły międzynarodowe, więc wielu mistrzów Polski wyszkolił, też ma doświadczenie z prowadzeniem ekstraligowej grupy juniorów, więc mam właśnie taką ambicję, żeby ściągnąć porządnego trenera, który właśnie grupę najambitniejszych, najzdolniejszych juniorów będzie w stanie prowadzić aż do Ekstraligi, aż do Mistrzostwa Polski. Chciałbym, żeby cebularz w tym kierunku leciał, więc Czesław będzie przyjeżdżał do nas na środy i czwartki i będzie prowadził w środy 90-minutowe zajęcia dla ambitnych zawodników, ale mniej zaawansowanych, więc tak czwarta, trzecia kategoria. Później w środy będzie prowadził 90 minut dla grupy ambitnych, zaawansowanych zawodników, więc juniorzy trzecia, druga kategoria. I w czwartki ta grupa będzie miała kolejne 3 godziny zajęć. I tutaj będzie ostry trening, więc na te zajęcia zapraszam tylko zawodników, którzy na poważnie chcą podchodzić do szachów, czyli dużo treningu, dużo prac domowych, dużo grania w turniejach, eliminacje do Mistrzostw Polski i tak dalej. To jest grupa dla bardzo ambitnych, ciężko pracujących zawodników z wysokimi aspiracjami. I
Grupa, ta czwarta, trzecia kategoria, cena 300 miesięcznie, 255 zł dla członków cebularza. Grupa rzeźników, 400 miesięcznie, 340 zł dla członków cebularza. Ta grupa w cenie no, będzie miała 4,5 godziny zajęć grupowych w tygodniu, więc ogółem za zajęcia z trenerem tego kalibru to jest naprawdę bardzo tanio, a mamy to tak tanio dlatego, że trenerowi Spisakowi bardzo się podoba projekt cebularza i jest chętny, żeby przyjeżdżać do siedziby cebularza na 2 dni w tygodniu, więc jeżeli ktoś chce taki ostry trening, to oczywiście zapraszam, z tym, że tutaj lepiej się pośpieszyć, bo chętnych jest dużo, oczywiście weryfikujemy zawodników, bo tak jak powiedziałem, no zależy nam na takich, którzy chcą ostro trenować. Ta grupa już w 50% jest zapełniona. Grupy ogólnie wszystkie będą maksymalnie 10-osobowe, żeby trener odpowiednio mógł się indywidualnie porozumieć z każdym z zawodników, więc zapraszam. Jeżeli chodzi o te przedziały wiekowe, przedziały kategoriowe, to jest... No to jest sugestia, nie? Więc ogółem, jeżeli jesteś zainteresowany konkretnymi zajęciami grupowymi, no to już teraz możesz się zapisać. Jeżeli nie jesteś pewien, która grupa jest odpowiednia dla ciebie, też na luzie możesz napisać na maila, albo ja ci coś podpowiem, albo ci dam kontakt do trenerów, trenerzy ci podpowiedzą, więc jeżeli jesteś zainteresowany zajęciami grupowymi w Lublinie, porządny trening, to na cebularzlublinszachy@gmail.com możesz śmiało pisać, możesz też już wpłacać za pierwszy miesiąc, za wrzesień, żeby zarezerwować sobie miejsce. Już pomału te rezerwacje wpływają, więc lepiej się pośpieszyć, bo zawsze jest tak, że jak z jakimś projektem startujemy, no to później dopiero zawodnicy się orientują, że o, tu miejsca się kończą, także lepiej zawczasu sobie miejsce zarezerwować. Jeżeli chodzi o zajęcia online, no to tutaj też już mam przygotowane z grubsza, jak to będzie wyglądało. Zapisy jeszcze nie wystartowały, ale też oczywiście będę informował. Siedziba cebularza, ulica Agatowa 5. Także bardzo elegancka lokalizacja, ogółem budynek sam w sobie jest śliczny, tak prestiżowo jest, można powiedzieć, ale też lokalizacja jest fajna pod tym względem, że blisko na obwodnicę Lublina, więc jeżeli ktoś spoza Lublina chce dojeżdżać na zajęcia, to też ten dojazd dosyć łatwy, też dużo sklepów jest dookoła i tak dalej, więc jeżeli ktoś przywozi dziecko na zajęcia, to też nie będzie się nudził przez godzinę czy półtorej, tylko może jakieś tam zakupy pozałatwiać, tego typu sprawy, więc pod tym względem też myślę, że bardzo, bardzo fajnie. Ja trochę na Instagrama wrzucam, tam pokazuję, jak to z tym remontem jest, ale ścianki działowe już postawione, kable do odpowiednich punktów są pociągnięte, więc całkiem żwawo ten remont idzie. No jestem przekonany, że w lipcu to już ta siedziba będzie gotowa, także może jakąś parapetówkę się uda zrobić. Torby na szachy dotarły finalnie do nas. No game changer totalny, naprawdę. Przełożyłem cały sprzęt do tych toreb, no transportowanie 100 razy łatwiejsze. Naprawdę, jak z tymi pudłami się telepaliśmy na turniejach, to po prostu tragedia była ostateczna, a teraz tylko szachownica, ciach i wystawiasz. A wcześniej to trzeba było wyjąć z tej tektury, z folii wyjąć, żeby się nie porysowała i tak dalej. Druga sprawa, dzięki temu, że te torby no, z uszami są, no to łatwo jest wziąć dwie torby, więc dwa razy szybciej się sprzęt przenosi, bo
te szachownice na przykład są giga ciężkie, więc o tako na wyciągniętych rękach to ja tam max 5-6 byłem w stanie unieść, a tak jak po prostu wzdłuż ciała mam ręce, no to na spokojnie 10 sobie wezmę, nie? Więc znacznie szybciej przy turniejach będzie można nosić. Przy tej okazji powiem wam, że też jeżeli chodzi o kubeczki, to mamy już kontrahenta gotowego. Przez 3 miesiące ten kubeczek z herbem, z logiem klubu był myty w zmywarce, do każdego mycia był dodawany. Zero jakichkolwiek śladów, żeby to logo miało zejść, więc kwestia, żeby dogadać cenę. Myślę, jak to rozegrać logistycznie. Bardzo chciałbym ominąć sytuację, że wy zakupicie te kubki, a ja później je będę musiał pakować i wysyłać. Kiedyś to robiłem i wolałbym do tego nie wracać, więc tak myślę sobie, że na przykład zamówię, nie wiem, tam 50 czy 100 tych kubków i będzie można je sobie kupić na turnieju na 1000 osób. Wydaje mi się, że uda się to zrobić, żeby ten kubek gdzieś tak 4 dychy kosztował, więc wydaje mi się, że w miarę spoko cena. I chyba w ten sposób to rozwiążemy, bo wysyłka to jest naprawdę ciężka tragedia. Jeżeli chodzi o koszulki, bluzy i spodnie, to wydaje mi się, że znalazłem odpowiednią firmę, która nam to zrobi w odpowiedniej jakości, ale z odzieżą no to będzie po prostu ciężej, więc no, po prostu prace trwają, co wam mogę powiedzieć. Nie chciałbym po prostu jakiegoś szajsu kupić, tak w telegraficznym skrócie. Też chciałbym potwierdzić, że w przyszłym roku kończy się kadencja obecnego zarządu LWZ Szach, Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego, więc będę kandydował na prezesa. Moją kampanię wyborczą na YouTubie już rozpocząłem, moje pomysły na to, jak chciałbym związek prowadzić, przedstawiam, także możecie śledzić. Dużo pojawiło się głosów, że chcecie na mnie głosować, bardzo mi miło, ale nie możecie. Na prezesa mogą głosować tylko kluby, więc no na przykład Cebulasz Lublin może na mnie zagłosować, albo nie wiem, Lux Lubartów może na mnie zagłosować, ale prywatna osoba tak po prostu zagłosować na prezesa nie może. No i na koniec garść statystyk, więc jeżeli chodzi o cebularza, 566 osób kupiło roczne członkostwo na 2024 rok, więc kurczę, no realistycznie może do końca roku będzie jakieś 800-900 osób, może nawet 1000. No wątpię w to, bo im bliżej końca roku, tym no mniej się opłaca, w cudzysłowie, zapisywać do cebularza, no bo jak ktoś zapłacił składkę w styczniu, no to ma na rok, a jak ktoś zapłaci w czerwcu, no to ma na pół roku, nie? Ale no zobaczymy, nawet jeżeli to będzie 700 osób, to i tak jest to ogromna liczba, także super, że tak się to rozwija. Discord cały czas bardzo aktywny, 518 osób już mamy i kolejne 13 osób zdecydowało się, żeby formalnie się zapisać do cebularza, żeby reprezentować cebularza na turniejach szachowych, więc formalnie w Polskim Związku Szachowym mamy już 318 osób, więc jak na pierwsze pół roku działalności klubu, no to też ogromna, ogromna liczba. Okej, więc jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu, postaram się wszystko wyjaśniać, co i jak. Także cóż, pa pa!